Do 77-letniej mieszkanki Jawora na jej telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna. Powiedział kobiecie, że jest policjantem, który pracuje w Legnicy i dzwoni w sprawie jej syna. Poinformował kobietę, iż jej syn w ciężkim stanie, chory na koronawirusa, przebywa w szpitalu. Na zakup nierefundowanego leku potrzebne są pieniądze. Oszust zapytał, czy seniorka chce porozmawiać z synem. Kobieta w słuchawce usłyszała zduszony głos rzekomo swojego syna, który kaszląc prosił, by kobieta wybrała z konta pieniądze i przekazała je. Prosił również, by nikomu nie mówiła o tej sprawie. Niestety Jaworzanka uwierzyła i wykonała wszystkie polecenia. Pod żadnym pozorem nie kazał kobiecie się rozłączać. Kiedy kobieta poszła do banku wziąć pożyczkę, cały czas miała włączony telefon, a następnie włożyła pieniądze do koperty, a kopertę włożyła pod wycieraczkę. Mężczyzna dodatkowo powiedział Jaworzance, że ona prawdopodobnie też jest zarażona koronawirusem. Dlatego ma zostać w domu i oczekiwać na przyjazd ratowników medycznych, którzy zrobią jej test. Ufna 77-latka straciła w ten sposób 10 tysięcy złotych. Policjanci informują, że prawie codziennie ktoś w podobny sposób traci swoje oszczędności. Apelują więc do osób młodszych, by rozmawiały ze swoimi dziadkami na temat sposobów działania oszustów. Utracone w ten sposób pieniądze niestety ciężko jest odzyskać.